Nasze czasy nazywane są już erą plastiku i światowy ocean staje się powoli plastikową zupą. Jeżeli nie ograniczymy konsumpcji plastiku, w 2050 roku będzie go w oceanach więcej niż ryb. Każdego roku Unia Europejska zużywa 25 milionów ton plastiku, z czego tylko 30% trafia do recyklingu, a aż 31% ląduje na składowiskach. Plastik, który trafia do mórz, jest wielkim zagrożeniem dla zwierząt, ale także dla człowieka. Zwierzęta mylą go ze swoim pokarmem, połykają te drobinki plastiku. Plastik trafia do łańcucha troficznego, zjadają go ryby, później te ryby zjadają większe ryby i w końcu te ryby lądują na naszych talerzach. Jest więc tak, że zjadamy swój własny plastik i ma to ogromne skutki dla naszego zdrowia. Plastik jest obecny wszędzie, został już znaleziony w wodach, w miodach, w produktach piwowarskich. Szacunki naukowców pokazują, że ma on dramatyczne skutki dla zdrowia, hamuje wzrost, hamuje rozwój i oddziałuje negatywnie na zdrowie wszystkich organizmów, w tym także ludzi.